Najbliższe trzy minuty będą poświęcone pojęciu, które brzmi dość zabawnie, ale zapewniam Państwa, że dla żadnego menedżera nie jest zabawne, mianowicie odtruwaniu pracownika. O co chodzi z tym odtruwaniem? Chwilę się proszę zastanowić, kto z Państwa czasami sobie myśli, że kurczę, teraz żyjemy naprawdę w wariackich czasach, ale może za 2, 3 lata, 5 lat to wszystko się troszkę uspokoi i będzie, będzie więcej czasu na takie bardziej strategiczne rzeczy. Założę się, że mniej więcej 2 trzecie, 3 czwarte osób Żyje taką iluzją. To jest iluzja, bo będzie jeszcze gorzej. Tempo rynku zwiększa, wszystko dzieje się coraz szybciej, i tak naprawdę, jeżeli kiedykolwiek w naszym życiu mamy czas, to teraz, bo za pięć lat już nie będziemy mieli czasu na cokolwiek. No i nic dziwnego, że większość ludzi w momencie, kiedy to sobie uświadomi, przeżywa ciężką depresję. I zadaniem menedżera dosyć często jest wyprowadzić swoich ludzi naprawdę z tej depresji, z, tego, z tych podciętych skrzydeł, z tego poczucia wypalenia, dlatego mówimy o rozmowach odtruwających. I teraz rozmowy odtruwające to tak naprawdę jest zarządzanie zmianą w pigułce i też w takiej mikroskali, bo nie zarządzamy żadną wielką zmianą, tylko zarządzamy zmianą w postawach człowieka, który do nas przyszedł. Rozmowa odtruwająca składa się tak naprawdę z czterech etapów. Pierwszy etap to dać się wypłakać. I to można tutaj podzielić na dwa takie mniejsze podetapy. Pierwszy to są wszelkiego rodzaju pytania, które otwierają tę osobę, typu powiedz, z czego wynika Twoja frustracja, powiedz, co cię martwi. Tak. I tutaj mamy całą litanię narzekań na temat rynku, firmy, szefa, kolegów, podwładnych, wszystkiego, co tylko podwładny nasz, z którym rozmawiamy, może mieć w głowie. Dalej, oczywiście, w ramach jeszcze tego punktu wypłakania, podstawowa zasada, zgadzamy się z tym, co mówi ten człowiek. Faktycznie, z Twojej perspektywy może to tak wyglądać. Niektóre rzeczy, o których mówisz, bardzo dobrze rozumiem. To jest ten etap wypłakania. Drugi etap to pogłaskanie. Czyli to jest moment, kiedy ta osoba powinna usłyszeć o sobie dobre rzeczy. Coś w stylu, to dobrze, że pomimo tych wszystkich trudności udaje Ci się. Albo wiesz, co właśnie sobie uświadomiłem, że zbyt rzadko powtarzam Ci, że. Przy całym tym bałaganie, który mamy dookoła, odbieram Cię jako osobę, i tutaj autentyczne komplementy w kierunku tej osoby. To jest pogłaskanie. Etap trzeci to jest etap zamrażania. Czyli tutaj mówimy, wracając do tego, o czym mówiłeś, te zmiany są nieuniknione i one nastąpią. Albo pracujemy w dużej korporacji i wiemy, że na niektóre zmiany nie mamy wpływu. Bierzemy je z całym dobrodziejstwem inwentarza, takie jakie są. Więc to, co możemy zrobić, to to, żeby jak najlepiej sobie z nimi poradzić i jak najgładziej je wdrożyć. I to już nas naprowadza na ten krok ostatni, czyli na punkt pod tytułem konstruktywnie. Czyli to jest moment, kiedy szef powinien powiedzieć, biorąc pod uwagę, że na większość z tych rzeczy nie mamy wpływu, zastanówmy się, co zrobić, żeby nam się lepiej pracowało. To jest moment już na konstruktywne zakończenie rozmowy odtruwającej. Podsumowując, pamiętajmy o tych czterech krokach odtruwania pracownika i zwróćmy uwagę, co powinno być efektem każdego z nich. Wypłakanie, człowiek wyrzuca wszystkie te żale, które ma w sobie. Wiecie Państwo, że już wtedy robi się od razu lepiej na sercu, dlatego tu broń Boże nie należy polemizować i nie należy przerywać. Musi się człowiek całkowicie opróżnić z tego, co ma w środku. Drugi krok pogłaskać. Czyli przytulić do serca i powiedzieć, że tak, rzeczywiście może tak być, ale że z drugiej strony bardzo cenimy tę osobę za to, za to, za to i za to. Czyli dodać wiary w siebie. Efektem kroku trzeciego powinno być pożegnanie z tym wszystkim, na co nie mamy wpływu. Czyli w tym momencie ta osoba już powinna przestać te argumenty em, poza jej kontrolą przywoływać. Efektem kroku czwartego powinno być zmobilizowanie tej osoby do działania, bo wiadomo, że lekarstwem na największe stres jest zawsze działanie. I to jest chyba puenta tego wystąpienia. Dziękuję.